się nadmiernie, Bóg zebrał je do worka i zawołał człowieka. Człowieku, podejdź do worka. Do worka? Ja bym pan Bóg kazał. Zanieś dobry człowieku ten wór nad morze i wysyp zawartość do wody. Jedną pomni, co byś do niego nie zaglądał. Człowiek jednak nie potrafił opanować ciekawości, rozwiązał worek po drodze. Wówczas gady i płazy wypchnęły się i rozpełzły po ziemi. Podejdź mu, człowieku, do worka. Za twą ciekawość i nieposłuszeństwo zamieniam cię w bociana na wszy czasy, skazując cię na łapanie wypuszczonych stworów do końca twoich dni. Będą ci one służyły jako twoje pożywienie. Yeah.
Nieopodal zagrody gospodarza wznosił się piękny dworek, który był własnością królowej wody. Otaczały go wody największego na Mazowszu stawu. Jeszcze jakiś czas zmagali się z nieproszonymi gośćmi, aż wreszcie któregoś dnia miarka się przybrała. Wdzięczni ratowiczanie żyją od tamtej pory, po dziś dzień, w zgodzie z bocianami, które stały się jednym z symboli regionu. Stadem krążą już bociany,
ponad wsią rodzinną, odlatują w kraje nieznane, bo im tutaj zimno. Słychać klekot ich żałosny, strach nam srogi zimy. Do widzenia, aż do wiosny, wcześniej nie wrócimy. Mieszkańcy regionu Latubickiego na Mazowszu od wieków przekazują z pokolenia na pokolenie legendy o królowej wojnie i bocianach, która świadczy o tym, że te dostojne ptaki są stałym elementem kultury regionu. Chcecie wierzcie lub nie wierzcie, ale bociany to ptaki szczęścia. Jak stare ludowe przysłowia mówią, bociany szczęście przynoszą i powodzenie do zagrody wnoszą.